Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Czarek Jurkiewicz ze Stand Up Polska. Dzień dobry. Słuchajcie, chciałem na początku powiedzieć, że poznaliśmy się na warsztatach, które Czarek prowadzi wraz z Piotrkiem Szumowskim. I to są warsztaty, które są też częścią charytatywną, zakończone galą. I jest zrobiona zbiórka, każdy uczestnik musi zebrać minimum 250 zł, co będzie przekazane na Dom Dziecka w Łodzi. Jeżeli jesteście za takimi rzeczami, no to zapraszam w linku poniżej, możecie właśnie przekazać. Biletów najprawdopodobniej już nie ma, ale jak coś, to piszcie. Dobra. No to jakbyś się ogólnie się przedstawił? Stand-uper, tak? Tak, to jest to, z czego żyję, to czym się zajmuję, jakaś moja pasja na pewno. W Stand-up Polska jesteś od początku? Tak, jestem w organizacji agencji eventowej Stand Up Polska od jakichś 10 lat. Zajmuję się organizowaniem eventów stand-upowych, ale ogólnie też różnego rodzaju eventów. Nie, ona nie przeszkadza, jest okej. Okay. Piesek zaczął być niezadowolony. Czy takie pytanie, jeżeli ktoś jest początkującym, to w przyszłości polecasz mu dołączenie do jakiejś agencji właśnie eventowej, czy w zasadzie to większość z tych znanych stand-uperów jest albo w Stand-up Polska, albo w tej King of Entertainment, no nie? Czy to dużo daje? Czy to... Jedyne, co to daje, to to, że jesteś w stanie się organizować w grupie w większe wydarzenia oraz od strony takiej ekonomicznej jesteś w stanie się zorganizować do tego, żeby większe wydarzenie zorganizować. To znaczy, że jak jesteś dużą agencją, to możesz zorganizować, to stać się na to, żeby jakby mieć fundusze, żeby stworzyć wydarzenie tam na kilka tysięcy osób na przykład. A jak jesteś właśnie wolnym strzelcem raczej, bo masz, powiedzmy, jesteś jedną osobą, która ma menadżera, to wystarczy, żeby jeździć po Polsce, występować i zarabiać, ale nie będziesz na tych większych wydarzeniach wtedy. A, na tej zasadzie. No tak, bo są organizowane trasy. No nie? Tak, więc to jest tylko... Od strony artystycznej to nie ma za dużego znaczenia, od strony jakiejś takiej komercyjnej, ekonomicznej pewnie ma. Okej, gadaliśmy już po pierwszych warsztatach, że w Polsce trudno jest w zasadzie... Trudno jest się wybić. Jeżeli ktoś jest lepszy od tej głównej postaci, czyli jest za dobry na support, no to nie ma czegoś takiego jak jakieś wydarzenia Łowcy Talentów czy coś takiego. Jak... No właśnie. I w zasadzie chyba Warszawa jest jedynym takim miejscem, gdzie jest najwięcej open mic'ów. Ale co? YouTube zostaje? Czy jak to... Widzisz. Czy pytasz się, jak miałaby wyglądać droga osoby, która zaczyna? W sensie, na pewno trzeba chodzić i występować na open micach, żeby rozwijać się, żeby być lepszym, żeby nabrać doświadczenia scenicznego, żeby być bardziej pewnym siebie. Natomiast od strony artystycznej, od strony komercyjnej, to na pewno załapać się na jakiś support i... Moim zdaniem supporty nie dają aż tak dużo od strony komercyjnej. Dają ci jakieś znajomości, bo znasz się z jakimiś tam powiedzmy może nie ważniejszymi osobami, ale bardziej popularnymi osobami. Ale jest to ślepa uliczka, ponieważ jeśli support staje się zbyt dobry, to przestaje być supportem i to jest problem, bo nie jest wtedy rozpoznawalny jeszcze, mimo że jest już bardzo dobry. Więc chyba najlepsza droga jest taka, żeby stać się dobrym najpierw. Jak staniesz się dobry, niezależnie od tego, czy na open micach, czy na supportach, to bardzo ważne jest, żeby po prostu w jakiś sposób zaistnieć w jakiejś formie mediów, czy to telewizja, czy internet. Obecnie YouTube na przykład, nie? No głównie jest YouTube teraz, bo telewizja nie promuje stand-upu, bo nie wiedzą, co jest dobre. Oprócz Kuby Wojewódzkiego, który brał tam tych z wyższej półki, no wybranych. Ale wybierali. Tak, ale oni mieli to w dupie trochę i oni robili to na odpierdol się.
I za każdym razem robili to po prostu bardzo źle i nie interesowało ich to, że to źle robią, bo pieniądze się zgadzały. Ale właśnie, no nie wiem, takim medium, którym polecam, to jest na pewno internet i najlepsza metoda to jest po prostu nagrywanie dobrych występów i właśnie wrzucanie dobrych, dobrych, no nie, wielu właśnie... Tak, to też jest łatwe, bo też przez ekran nie przenosi się energia, która jest na sali i trzeba nagrać naprawdę bardzo dobry występ, żeby się go dobrze oglądało w internecie. Dłuższe filmiki są, jakoś dziwnie algorytm YouTube'a działa, że dłuższe filmiki są faworyzowane, mają więcej wyświetleń, pojawiają się większej ilości ludzi niż krótkie filmiki, więc o tym trzeba pamiętać. No i to tyle. No i trzeba po prostu być bardzo, bardzo cierpliwym. Trzeba mieć po prostu takie nastawienie mentalne, że ok, będę to robił przez resztę życia i wtedy powinno być ok, żeby... Podobno właśnie przez reklamy dlatego właśnie, że więcej reklam, dlatego oni faworyzują to. Tak, tak. No tak, bo więcej reklam mogą wcisnąć w jeden filmik wtedy. Prawda. No niektórzy to przesadzają, tyle reklam, że to ja pierdzielę. No ale dobra, czekaj. W USA to w zasadzie się wszystko zaczęło. Potem to przeszło do nas. I czy obserwujesz, czy w innych krajach Europy to się szybciej rozwija jak w Polsce? W sensie... Nie, no na pewno, w sensie, to nie jest tak, że byliśmy pierwsi po Stanach, na zasadzie jest tak, że tak. Chyba Wielka Brytania była po Stanach, ja nie wiem, czy Wielka Brytania, dokładnie tam nie wkręcałem się aż tak bardzo w historię, tak. Bo Wielka Brytania była albo po Stanach, albo na równi zaczęła ze Stanami. Też trudno ustalić, kiedy był ten pierwszy moment, kiedy można coś uznać, wiesz, za stand-up, bo monologiści byli od dawna tak naprawdę, no, w sensie tam... Nawet w kabarecie, nie? No, już nie, ale mam na myśli już tam nawet przed 100 lat, nie? To, że tam Mark Twain był jeszcze monologistą tak naprawdę. Że jeszcze wcześniej była jakaś dziwna forma, że w cyrkach wychodzili monologiści i też robili jakieś około komediowe rzeczy, więc ciężko, trudno jakby wskazać konkretny punkt. I wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii tak samo ciężko byłoby wskazać ten punkt, ale tam było dużo wcześniej niż wreszcie Europy. Nie wiem, jak się działo w pozostałych krajach. Polska nie była jakoś super wcześnie. Dosyć późno się to zaczęło w Polsce. Znaczy, to też jest znowu umowne, no bo znowu my też mieliśmy monologistów wcześniej. Mieliśmy jakichś tam Kryszaków, Drozdy i tak dalej. Ale generalnie dużo łatwiej jest chyba wskazać ten taki kontrkulturowy nurt stand-upowy, który, no nie wiem, zaczął się na pewno od nas, w sensie tam od w centrum Polski, tam stand-up Polska na północy, Abelard i Kasper, i inspirowany właśnie amerykańskim stand-upem w rozumieniu tym kontrkulturowym stand-upem, czyli taki, który jest bardziej bezkompromisowy, trochę bardziej wulgarny, bardziej filozoficzny. Więc no to tak, no to tutaj tu łatwiej wskazać jakieś punkty, kiedy to się zaczęło, bo w Stanach zaczęło się to w latach 50. od Lennego Bruce'a, taki komik, który właśnie występował i mówił obsceniczne rzeczy na scenie w czasach, kiedy szło się za to do więzienia, a u nas ten punkt jest tam, powiedzmy, nie chcę się porównać do Lennego Bruce'a absolutnie, bo to byłoby bardzo niestosowne, ale generalnie są jakieś punkty, gdzie da się wskazać, gdzie zaczęła się ten kontrkulturowy nurt. Mówiliśmy o przekraczaniu pewnych granic przed chwilą właśnie. I jak wyczuć, czy nie przekraczamy granic? W zasadzie to na warsztatach pokazywałeś właśnie taką skalę, że jest ta granica, że tutaj są szowinistyczne żarty, ale jak się to przekroczy, to zaczyna być śmieszne. I co, w jaki to sposób... To znaczy jest kwestia groteski, że są pewne rzeczy, które... Znaczy tak, generalnie jest coś takiego, że... Wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy emocjonalnie nastawieni do jakiegoś tematu. Jeśli jesteśmy za słabo nastawieni emocjonalnie do tematu, to nas nie będzie to interesowało. Jeśli jesteśmy zbyt mocno emocjonalnie nastawieni do tematu, to się po prostu obrazimy. Czy to z religii, czy z czegokolwiek. Zależy, jaką kto ma jazdę na coś. Nie? Ale oczywiście są pewne mechanizmy, które ja zauważyłem, bo ja na przykład dałem przykład właśnie na tych warsztatach Jima Jeffreysa. Mnie na przykład nie bawią seksistowskie żarty, ale w sytuacji, kiedy stworzysz z tego absolutną groteskę, i to zaczyna być śmieszne znowu. Czyli po prostu od pewnego momentu seksistowskie żarty przestają być śmieszne. Nie są śmieszne. I na pewnym etapie mówisz coś tak pojebanego, że to znowu zaczyna być śmieszne, nie? Bo po prostu
nie traktujesz tego poważnie jako stanowiska, tylko po prostu widzisz kreskówkę w tym. Że po prostu, czy ja przynajmniej tak czuję się, że oglądam, słuchając tych rzeczy, które wygaduje Jim Jeffries, to ja się czuję jakby po prostu któryś pędzi wiatr uderzył młotkiem w kojota, nie? Że to nie, jestem, to nie, nie da się na poważnie tego wziąć. No. Okej. Jak sobie radzisz w momentach, gdy widzisz, że publika w ogóle nie chwyta tego, co mówisz? Bo na pewno są na jakichś wsiach, czy gdzieś jak jeździsz, no to są miejsca, gdzie w ogóle publika nie łapie tego. Tak, no, to znaczy tak, no, wydaje mi się, że procedura jest taka, że po pierwsze nie dać po sobie poznać, że jest ciężko, bo jeszcze jak dasz po sobie znać, że jesteś zażenowany tym, to wywołasz niezręczność na publiczności. Więc to jest jedna rzecz, którą należy zrobić. Druga jest taka, że warto wejść w interakcję jakąś bezpośrednio z publicznością, bo w momencie jak mówisz i oni nie reagują, to ściana się tworzy. I warto zburzyć tę ścianę po prostu zagadując do nich, pogadać z nimi chwilę. Ale tak naprawdę... znaczy tak, to jest druga rzecz, którą można zrobić. Nie zawsze ona jest skuteczna, no bo z jednej strony, okej, możesz rozruszać ludzi gadając z nimi chwilę, bo improwizacja na scenie jest absolutnie najłatwiejszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Z tej przyczyny, że nie musisz mówić śmiesznych rzeczy. Po prostu sam akt zaimprowizowania czegoś sprawia, że to już jest śmieszne. No. I to z jednej strony może pomóc, bo to może rozkręcić publiczność, prawić ich w stan głupawki, ale może być tak, że zrobisz tam fragment interakcji z publicznością, po czym wrócisz do swojego tekstu i okaże się, że dalej ten tekst ich po prostu nie interesuje. No i wtedy się nic nie da zrobić, trzeba po prostu przebrnąć to do końca z podniesioną głową i z jakąś godnością, bo nie ma innej możliwości. Okej, w takim razie jak sobie radzisz ze stresem w takich momentach? Po jakimś czasie już nie ma stresu tak naprawdę. Jest coś takiego, że to jest tak zwyczajne i tak jest się przyzwyczajonym do sukcesów i upadków w różnej kolejności, że to już nie robi wrażenia tak naprawdę, że jeśli załóżmy, że trafia na złe występy, to już mi się już rzadko trafiają na złe występy, ale nawet na najlepszym trafiają się złe występy, to jak już trafisz na coś takiego, to masz takie, a okej, no dobra, to jest jeden z tych występów po prostu. I to nie wpływa aż tak bardzo na mojego, bo wiem, że kolejne 10 będzie zajebistych. No tak, no. Tak a propos rozwoju stand-upu właśnie chciałem wspomnieć, że jesteś popularny, bo masz wiele, wiele wyświetleń, ale widać jaka jest możliwość rozwoju, jeśli moi znajomi lubią stand-up, oglądają, a na przykład ktoś, kto ma dużo wyświetleń, oni go nie znali i dopiero jak się im pokazało, no to wtedy, nie? Jeśli ciebie zapytam o coś, czy ja dobrze trzymam w ogóle kamerę, ja nie powinienem jakoś takiej trzymać? Będzie lepiej, ale... O, tu duża głowa, to duża głowa teraz. Duża głowa? O. Nie wiem, jak wolisz. Dobra, jak już tak, to okej. Okay. Dobra. Przerwałem ci pytanie, przepraszam. Czekaj, nie, bo po prostu już na końcu byłem tego, że w zasadzie, że jest duża możliwość rozwoju stand-upu, nawet jeżeli ktoś ma dużo wyświetleń, no to nadal wiele osób go nie zna, mimo tego, że lubią to, więc nadal jest ta możliwość właśnie rozwoju stand-upu. Okej, dobra, przejdźmy dalej. Jakie są według ciebie błędy początkujących stand-uperów? No na pewno to, co powiedziałem przed chwilą, wychodzą na scenę, jak coś im nie zadziała, to są zażenowani, zasłaniają twarz, spuszczają wzrok. To jest pierwszy błąd. Drugi błąd jest taki, że próbują powiedzmy, znaczy dobra, może naśladowanie swoich idoli nie jest jakimś błędem, ale generalnie dużym błędem jest to, że na przykład wyjdą od samej strony tekstowej, nie wiedzą jak, widzę czasami open micera, który mówi jakiś tekst i ja widzę w nim potencjał komediowy w tym tekście, ale... No. Ja widzę, że on nie potrafi zredagować tego tekstu odpowiednio, także odpowiednia kolejność słów, żeby po prostu to działało.
No. Od strony jeszcze, jakie są jeszcze błędy początkujących? No, mała, niska, może nie niska motywacja, ale mało pracy włożone w to, co robią. Na zasadzie widzę czasami open micerów, którzy przychodzą na jeden open mic na 2 miesiące na przykład. Nie? I mają ambicje, żeby być, powiedzmy, czymś więcej, ale wkładają po prostu w to za mało pracy, nie? A duża ilość pracy przekłada się na korzyści jakby w tej dziedzinie. Co jeszcze, jaki jest błąd popełniany? Wychodzą na scenę, mówią, to mój pierwszy występ, więc dajcie mi fory. Tak, nikt ci nie da fory, nie? To jest tak, że sobie. No nie wiem, takie przychodzą mi w pierwszej kolejności do głowy. Ja raz byłem na open micu w życiu i specjalnie właśnie nie powiedziałem, że to mój pierwszy open mic i oni potem byli zdziwieni, ale ja i tak widzę, ile błędów popełniłem właśnie już na drugich warsztatach właśnie. Zauważyłem. O, jeszcze jedną rzecz mogę dodać, że jak ktoś stara się na siłę być kontrowersyjny, mówiąc na siłę, mam myśli, że ktoś komuś się wydaje, że stand-up polega na przeklinaniu i na mówieniu hardkorowych rzeczy, nie? A prawda jest taka, że jak mówisz hardkorowe rzeczy, które nie są śmieszne, no to brzmi jak twoje stanowisko, nie? No. Jak wiesz, jak Jak w wychodzisz... Sejmie, trochę. Tak, no, jak wychodzisz, wiesz, na scenę i mówisz, wiesz, tam jebać kobiety czy cokolwiek tam, niestety dużo stand-uperów mówi, to jeśli nie będzie w tym żartu, to po prostu wychodzisz na typa, który ma taki pogląd. No. Więc to jest No coś. właśnie, no i właśnie słyszałem, jak Olka Szczęśniak mówiła właśnie, jak gościu na open mic'a wyszedł i właśnie mówiąc o coś tam z kozami. Wiesz, o co Tak. chodzi. No, No. tak. No. I się pytał, czy jest dobry. Okej. Czy da się wyżyć z tej pracy? Jako o ile to można nazwać pracą? Tak, na poziomie takim, że myślę, że tak. No, w sensie ja się utrzymuję z tego od kilku lat. Wielu komików się z tego utrzymuje. Na różnym poziom rozpoznawalności wpływa na to, jak się z tego żyje, bo to bezpośrednio przekłada się na ilość biletów sprzedanych. No. Krótka odpowiedź jest tak, no w sensie nie ma co chyba drążyć. Że potrzeba czasu, żeby się rozkręcić w tym. Według Cię, w którym momencie jeszcze a propos kasy, wiadomo, wyczuć, czy grać jeszcze za darmo, czy już wziąć właśnie nawet 100, 200 za występ? No wyczujesz to naturalnie, no. Jest tak, że jak założysz wydarzenie i za 5 zł nikt na nie nie przyjdzie, no to jest jeszcze nie ten moment. Więc to po prostu jest kwestia prób i błędów, żeby ocenić. Też możesz też ocenić po tym, ile twoje filmy mają wyświetleń na YouTube, to też ma wpływ to też, no. na sprzedaż. Więc generalnie to nie jest tak, że no jedyny sposób, żeby to ocenić, to sprawdzić, czy po prostu ktoś jest zainteresowany tym, czy nie. No, czyli trzeba mieć chęci, no i trzeba być w pewnym sensie, no nie na siłę, ale charakterystycznym i próbować coś stworzyć swojego, no. Tak, zdecydowanie, no w sensie bycie charakterystycznym jest bardzo pomocne, ponieważ bardzo przyspiesza rozwój, bo jak masz coś, co cię zdecydowanie odróżnia od reszty, to ludzie cię łatwiej rozpoznają, nie? Że to jest ten typ od bycia zdenerwowanym, albo to jest ten typ, co kaszle podczas występu cały czas. No bo się drapie po głowie, na przykład, czy coś. Typ, co się drapie po głowie cały czas. No, coś charakterystycznego. No tak jak u ciebie głos w zasadzie, po ciebie to było z daleka słychać na pierwszych warsztatach. W sensie, że mój głos jest charakterystyczny, no, tak? No, ciekawe. W sensie nie słyszałem wcześniej takiej obserwacji na mojej persony, ale może tak być. No mam taki krzykliwy trochę głos, piskliwy. Na scenie przynajmniej. Teraz staram się zaniżać specjalnie, żeby brzmieć bardziej zajebiście. A ja za cichy jestem wręcz. Próbuję no właśnie. Tak, ale
Są komicy, którzy mówią, wiesz, cicho i ta nieśmiałość idzie się w jakiś sposób urocza. No, okej, okay, dobra. Dowiedziałem się i wiele osób pewnie też. I no i tak, chciałem was zaprosić do polubienia, jeśli nie lubicie, bo aż dziwne, Czarka fanpage'a, do oglądania jego stand-upów na YouTubie. I coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? Bardzo dziękuję, że mogłem wystąpić w tym wywiadzie. Czekałem na to od lat i bardzo się cieszę, że mogłem zrealizować to marzenie. No, dobra. Życzę ci, Czarku, i widzom, słuchaczom miłego dnia i do zobaczenia. Też ci życzę miłego dnia i słuchaczom też życzę miłego dnia. Do zobaczenia w kolejny piątek o godzinie 20. Włączyła się kamera. Dobra, na razie, cześć. No, na razie, cześć.